Witamy na kanale Wędkarskie Asy. Dzisiaj jesteśmy na Nowakach. Ogólnie jest zasiadka taka najdłuższa w roku. Z tego taki ogólny film karpiowy. Ale w międzyczasie sobie zdecydowaliśmy z Patrykiem, że zrobimy sobie takie jakby mini zawody federowe. Będzie z tego osobny film? Tak, będzie z tego osobny film. Będziemy robić co trzy ryby. Trzy ryby Jatne i trzy Patryk. Łapiemy na jednego kija. I będzie chodzić o Big Fisha. Będziemy łapać około 2 godziny. Jak nic się nie będzie za bardzo działo na koszyk, to próbujemy na karpia. No, znaczy na karpie już ogólnie tam coś tam próbowaliśmy, to nie za bardzo się coś dzieje. Nasz tato miał dzisiaj rano 12. Będziemy próbować na kastery i na białe robaki. Jak nic się nie będzie działo, to po prostu przerobimy na metodę i będziemy na dumbbellsiki próbować jakieś, albo jakieś małe kuleczki. Tutaj macie zanętę. Zanęta to jest zwykła federowa. Smak feder, nie wiem jaki to jest smak. Do tego dosypałem pelecik, dwójkę, truskawka, morwa. No i taka zanęta poleci do wody. Tak się prezentuje zestaw. No i zwykle jeszcze zestaw. Czy podałem dosyć krótki. Haczyk to jest chyba 10 albo 12. Chyba 10. I przypądałem, on jest taki około 25 cm, ponieważ tu nie za bardzo widać brania, bo są tu wzręgi takie i one biorą tak nie za bardzo agresywnie i brania mogą nie być tak widoczne, bo będziemy łapać na szczytówkę. To zarzucamy. Zaraz jeszcze zagramy marynarzyka, kto pierwszy zaczyna. Gramy do trzech. 3 po 3. Dobra, Patryk zaczyna. Pierwsze trzy ryby i później ja i tak w kółko. Oczywiście będziemy mierzyć w centymetrach. Kto złapie największą rybę w ciągu 2 godzin. Mamy godzinę. Chwilkę, moment. Mamy godzinę równo 15. Do 17 będziemy kontynuować te mini zawody i zobaczymy, kto złapie największą rybę. Robaki nam trochę pozdychały, dlatego są tu prawie całe kastery. Ale na kastery też można łapać, na kastery też biorą ryby. Ale nie, tu pojedyncze jakieś widać żywe. No tak, są jakieś żywe. Bo nie zwróciłem uwagi, trzymałem je w namiocie. A w namiocie dosyć gorąco jest. Grzeje słońce. Dzisiaj jest około 30 stopni w słońcu. A w nocy dzisiaj ma być zmiana pogody, ma być o wiele cieplej. Dochodząc do 20 najwyżej. No, także bardzo gorąca noc. Wcześniejsze noce to było tak po 13, po 14. Nawet zdarzyło się, że 2 noce chyba były po 10 stopni. Także chłodno. Zobaczymy, co się będzie działo. Z karpiem na razie jest zastój, coś się zaczyna powoli dziać. Fala na razie się ukierunkowała tak jak stoję w prawo. I zobaczymy, na razie ten wiatr tak stoi, bo na razie na początku tak mieszało i to mogło powodować, że ta ryba nie brała. Teraz będzie cieplejsza noc, to też może coś zmieni, może jakiś amur się ruszy. No i leci na takie robaki z kasterami. Będziemy rzucać mniej więcej tutaj w te okolice. Tutaj takie ładne wzręgi, tutaj opałem. No i zobaczymy, jak będzie ryba, to się zobaczymy. No i elegancko. Jest jedna rybka u Patryka. Myślę, że to będzie wzręga. Tak, ja już widzę. No, będzie wzręga. Dwudziestko. To czekaj, to ja matę dam tutaj. Będziemy od razu mierzyć tutaj.
18 cm. No, 18,5 może być. I leci do wody oczywiście. Postanowię przerzucić, bo stwierdził jednak, że trochę mu bardziej na prawo poszło, a tam się nic na razie nie rusza. Jeszcze zanim rzuci, to zleję matę wodą. Słońce świeci, to mata się nagrzewa, to też źle dla ryb. Powrotek. Jak będą takie małe wzdręgi brały, to przerobimy tak jak mówiłem, na metodę. I na metodę może coś się ruszy takiego fajnego. Się zastanawiam, gdzie dać tą matę, bo to tak tu niewygodnie jest. Dobra, wiem gdzie, no pomoc damy. No, musi być git. No i kolejny rzut Patryka. Tam przy trzcinach coś się rusza. Tam pewno drobnicy chodzi, widać. Ale jak tam będzie ta drobnica brała, to będziemy tutaj, w te okolice gdzieś rzucać. Na metoda. Patryk postanawia znowu przerzucić. Zobaczymy, czy... Teraz rzuć całkowicie tam, tą małą zatoczkę. No to mam gdzieś mniej więcej pod te trzciny. Tu się kompletnie nic nie dzieje. Może jakbyśmy mieli same białe, może by coś tam skubało, ale mamy kastery, więcej tych kasterów. No może to dlatego. Chociaż są białe na haku, bo powinny coś tam skubać. Chyba, że te rybki siedzą przy trzcinach tam całkowicie. No i tam coś... Jak widać, jest tutaj parę białych, ale większość tutaj mamy tych właśnie zdechłych rybaków. Zobaczymy, może coś się zadzieje w końcu. Zaraz. Była jakaś duża. No, przydałaby się jakaś duża wzręga, tu są ładne. Bardzo ładne. Zobaczymy, jak się nic nie będzie działo, to spróbujemy na takie dumbbellsiki żółte, może to skusi. Ale to wtedy na metodę. No idealnie tam wpadło gdzieś. Bardzo dużo razy przerzuciłem tam, w trzcinę mi wlatywało. I zobaczymy, co się będzie działo. Patryk zwinął, jest pusty haczyk. Nic się nie dzieje. To dzieje się, ale obżerają. No, obżerają na razie. Na kastery, jak nic się nie będzie działo, to zmieniamy na metoda. Ja już robię przypon. I się zobaczymy, jak będzie jakaś rybka. No, wzdręga. Podobnej długości. To chyba nawet ten sam rocznik będzie. Spokojnie. Zaraz cię wypuszczam. To będzie mniejsza. O, 17. Czyli na razie Big Fisha nie ma. Dobra. I leci to wodę oczywiście.
Rybą Patryka. Teraz będzie zmiana. Podejrzewam, że też wzręga. No, jeszcze mniejsza. Ale zmierzymy, każdą rybę będziemy mierzyć. Ja będę chyba celował tam dalej. Gdzieś tam ta okolica. No, można powiedzieć, że 16. Mm. 16 cm. Leci do wody oczywiście. Dobra, to teraz zmiana. Robaków białych co prawda już nie ma. Patryk miał większe szczęście, bo wylosował, że będzie pierwszy łapał i mi tutaj wszystkie robaki wybrał, ale mam jeszcze kastery. Jaka twoja rybka jest? Na razie 19 cm największa. Chyba. 19, tak jak powiem. Bardziej tam wróg. Zobaczymy, czy mi się uda. Dobra, jest dobrze. Zwinąłem federa. Nic kompletnie nie bierze teraz. Kompletny zastój. Pod trzcinami tak samo się nic nie dzieje. I postanowiliśmy, że idziemy. Że po prostu pójdziemy, nie przerobimy na metodę, bo zakładamy, że też się nic nie będzie działo. Jak tutaj nic nie bierze, to raczej tam też nic nie będzie brało. Jest kompletny zastój. No i spróbujemy tutaj na okonka, to zrobimy te zawody po prostu na spinning. Tak jakby, ale tu będziemy robić co ryba. Niestety na spinning też się nic nie wydarzyło, więc postanowiliśmy wrócić na brzeg i przerobić koszyk na metodę. Niestety na pontonie tak samo nic się nie działo. Stwierdziliśmy, że poczekamy do późniejszej godziny. Teraz widać definitywnie, że się ryba bardziej ruszyła. Już jedną karpiówkę sobie wywiozłem, bo widać, że karp tak samo się rusza. Poszła na dwa orzeszki. Ale to też zobaczycie w filmie karpiowym z całego wyjazdu. No i teraz przenieśliśmy się na metodę. Rzucamy na takie dumbbellsiki. Metoda, waga 56 gram. No i wtedy na tamten moment Patryk wyciągnął 3 ryby. Największa była 19 cm. To teraz ja zacznę, ale będziemy po prostu tę rybę będziemy się wymieniać. Także ja rzucam i widzimy się. No w sumie to zaraz. Zanęta, którą będziemy używać, to jest to samo co wcześniej. Zanęto zapachu feder. Feder koszyk. Nie wiem co to jest za zapach zupełnie. Wiem, że pelecik jest morwa truskawka dwójka. No i takie mieszanki użyjemy. Miejsce, w którym będziemy mniej więcej łowić. Myślę, że będziemy łowić na różnych odległościach. Ale to będzie gdzieś w tamtą stronę. Tak, bo tutaj Patryk ma chce pod mój marker, także wybił sobie wędkę, tak. Więc jakbyśmy rzucali z pomostu na wprost, to byśmy mogli się skrzyżować. Więc będziemy stąd rzucać mniej więcej w prostej linii. Wiadomo, będą różne odległości. Wędka będzie tutaj, ale stąd będziemy rzucać po prostu, żeby się nie skrzyżować. No to pierwszy rzut leci ode mnie. Zobaczymy, co się to przyniesie. No. Około 50 metrów, coś takiego.
No i zobaczymy, czy to się tutaj ruszy. Jest godzina 21.30. Od tamtej pory, co rzucałem Federa, nie było żadnego brania ani pika, więc stwierdziłem, że przerzucę wędkę z dumbbellsika ananasowego na taką kuleczkę. To jest Pitbull Bites Method Feder, to jest chyba waniliowa. Zalałem to dipem czekoladowym. Wygląda to tak. Łapałem tutaj na to ładne leszcze. Taki bardzo słodziutki zapach ma. I zanęta ta sama. Zobaczymy, czy coś się będzie działo. Mamy dzisiaj zamiar trochę później posiedzieć, także wszystko będziecie widzieć. No i co? Kontynuujemy te zawody. Nie, czy na noc będzie takie dobre światło, ponieważ mamy tylko dwie czołówki. Nie wiem, czy one tak dobrze nam oświetlą teren, ale wydaje mi się, że dadzą radę. Zestaw wygląda w ten sposób. Chwilka. Momencik. Wygląda to tak mniej więcej. Taka kuleczka. Jest to haczyk. Haczyk chyba 12, żeby nie skłamać, albo 10. Trzymaj. Dobra, ładujemy i rzucamy. Zobaczymy, tak jak są takie cypelki z trzcin, to tam mam zestaw karpiowy. Gdzieś tam. Tam mam zestaw karpiowy na orzeszka, tak jak mówiłem. Ta wędka. I nie chcę tam za bardzo straszyć ryb, bo chcę, żeby mi tam jakiś amur wszedł. Też wcześniej widziałem, że tam jakieś amury chodziły, bo się puszyła ryba. I będę bardziej celowo gdzieś w tamte rejony, tak na wprost cyplę. Tam jest zdecydowanie głębiej. No, nie łapię ostrości, nie wiem tego cypla. Tutaj wszędzie jest ciemno, ale ten cypel jest gdzieś tutaj. Ładny widok. Widziałeś to? No. Trochę nieudany rzut. Nie wiem, czy mi się żyłka nie pokaleczyła. Mi się zaplątało tutaj za tą przelotkę, coś było ognięte. Więc wykonam to jeszcze raz. Dobra, mamy ponownie załadowane. Oby teraz się ten rzut udał. Sprawdźcie, wszystko jest dobrze. Dobra, powinno być nic. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Muszę za każdym rzutem uważać, bo nawinę sobie tutaj bardzo cienką żyłkę. I mam dosyć ciężki koszyk. Dosyć ciężką metodę i jak za późno, jak za mocno przytrzymam palec, to po prostu koszyk poleci. A żyłka się urwie. No. Bliższy rzut niż wtedy, ale też coś około 50 metra. Woda, lustro, także wszystko teraz ładnie widać. No i czekamy na branie. Jak będzie jakaś rybka, to się widzimy oczywiście.
jest branie na Federa. Ładnego coś? Nie, chyba będzie leszcz jakiś. Chyba mniejszy leszcz. Miał jakieś, nie wiem, pół godzinki. No zaraz zobaczymy, co to. Już jest blisko. Myślę, że to wzdręga albo leszcz. Ale na pewno to będzie big fish. Big fish zawodów. Tak, jest. Leszcz. Dobra. Mamy w remacie. Big fish na 100%. Big fish tych zawodów. No. Już sprawdzamy. To tylko Marta przełoży na pomoc. Dobra, no nie wypadnie, nie wypadnie, dobra. Ile ma? 36 cm. Jest tutaj 36. Dobra. I oczywiście ląduje w wodzie. Aż taka rybka. Nie wiem, czy mnie dobrze widać. Leci do wody. Dobra, poszedł.